Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy omawiać dość nietypowy build, który niedawno się pojawił, a nie był wcześniej grany. Mianowicie jest to 6 Unite'ów, może niektórzy z Was już o nim słyszeli, ale pojawił się on w sumie w ostatnim tygodniu i zaczął być coraz częściej grany, bo kontruje on wiele kompozycji, które teraz są grywalne, takie jak Gunslingerzy, takie jak Rangersi, to jest bardzo grywalna kompozycja, a po prostu nie mają szans na 6 Unite'ów. Tak więc zaczynajmy od podstaw tego builda. Mamy Garena, mamy Dariusa oraz mamy Mordekaisera. Są to trzy postacie za 1 golda i wszystkie są Knightami. Bardzo ważne, żeby je mieć na początku. Jest to już 3 Knightów i teraz w skrzynce możecie dostać Poppy na przykład. Jeżeli ją dostaniecie, to już macie bardzo fajny opening na 4 Knightów, ale nawet bez tego nie jest ciężko Poppy dostać. Wiele osób ją gra na niższych rangach, nie tak często. Jest to mocny champion, ale nie powinno być go ciężko zdobyć. Sejuani może być trochę ciężej zdobyć oraz Kayle, wiadomo, postać legendarna, na pewno będzie ją ciężko zdobyć. Do tego możecie dorzucić też Guardianów, z jednego Guardiana musicie zrobić Knighta. Teraz często wypadają spatule, tak więc nie powinno być problemu, żeby zrobić z kogoś Knighta. I macie kompozycję, która składa się z 6 Knightów. Możecie wyrzucić Kayle, zrobić z kogoś Knighta. Gdzie jest ten item? Tutaj jest ten item, robicie z kogoś Knighta, a w sumie lepiej z Brauma. I co teraz, co oprócz tego? Macie tych Knightów, macie tych Guardianów, macie 7 postaci, wiadomo, każdą kompozycję składamy na 8 postaci. Teraz o wiele łatwiej jest ten 8 level wbić, to nie powinniście mieć z tym problemu. I potrzebujecie w takiej kompozycji jednego głównego carry. Postać, która jest najsilniejsza jako pojedyncza postać, która nie potrzebuje aż tak synergii, żeby zamiatać całą drużyną. I tą postacią najlepszą do kierowania będzie na pewno Draven. Nie ma takiej drugiej postaci, która mogłaby powtórzyć to, co ta postać robi. Nie jest ona zupełnie bez synergii, bo jeżeli macie Dariusa, którego powinniście mieć w 6 Knightach, to będzie on też miał imperialnego. Jeżeli wam się uda tego imperialnego cały czas losować na Dravenie, to na pewno sobie poradzicie. 3 itemy, które musicie mieć na nim, 2 itemy w sumie, które musicie mieć, 3 jest opcjonalna, to Rapid Fire Cannon oraz Blood Tister. Dlaczego ustawiacie kompozycję w ten sposób, czyli taką piramidkę można powiedzieć, na środku? Jeżeli macie Dravena na środku, to basicami wraz z Rapid Fire Cannonem dosięgnie on postaci w lewym rogu, dosięgnie on postaci w prawym rogu. Co to znaczy? To znaczy, że nie musi on się ruszać ze swojego miejsca, nie upuści też siekiery, jeżeli odpali swojego ulta. Możecie też rozstawić kompozycję w ten sposób, wtedy jeżeli ktoś gra asasynów, to skoczą oni na Garena, skoczą oni na Mordekaisera, Draven będzie bezpieczny. Musicie skautować, na kogo gra, żeby rozstawić swoją kompozycję. Możecie też rozstawiać ją w taki sposób, jeżeli nie gracie Guardianów, przypuśćmy gracie tylko 6 Knightów, to jest jeszcze Knightem. Kayle jest na pewno Knightem i macie 6 Knightów, to możecie ich rozstawiać w ten sposób. Jeżeli udałoby wam się dość wcześnie złożyć itemki, tak jak Morello oraz Guardian's Angel, itemy, które są bardzo mocne i pasują do każdej kompozycji, to możecie też tą kompozycję zagrać w ten sposób, czyli robicie z mocnej postaci Knighta, z takiej jak na przykład Gnar. Jeżeli wcześniej dostaniecie ją na drugi poziom, ta kompozycja też może zadziałać. Macie tutaj więcej niż jedną postać kierującą, tak więc na pewno jest to bardziej optymalne zagranie. Po prostu potrzebujecie lepszych itemów i itemów bardziej pasujących na dane postacie, niż gdybyście zagrali po prostu 6 Knightów i itemy stakowane na Dravenie. Tutaj możecie tych perfekcyjnych itemów nie dostać, ale będziecie mieli lepsze itemy na rozrzucone po kilku postaciach, które mogą was wykierować. Nie będziecie się opierać tylko na jednym carry. Tak więc taka kompozycja też jest bardzo ok. Można 6 Knightów zagrać na wiele sposobów. Pokazałem wam, jak zagrać na Yordle, na Dravena, na Guardianów. Tak więc przejdźmy teraz, jak najlepszy gracz zagrał właśnie 6 Knightów i zobaczmy wizualnie, jak od początku, jakie decyzje podejmował, żeby do tych 6 Knightów dojść i prawdopodobnie wygrać grę. Puszczę tą w grę w 1.25, żeby nie było to zbyt nudno, żeby ten odcinek nie był zbyt długi, bo dodałem do tego jeszcze taki opis, tak jak widzieliście na początku, jak tych Knightów grać w teorii. Fajne itemy na początek. BF zawsze jest bardzo dobrym itemem. Dobre itemy ma, zdecydował się sprzedać, żeby mieć 10 golda, bardzo fajna decyzja. Na początek po prostu idziemy pod Lost Streaka, jeżeli nie wbiliśmy postaci na drugi poziom, zostawiamy postaci najbardziej grywalne do każdej kompozycji. Lissandra jak najbardziej tutaj można zostawić. No nie za dużo mu to leci, jeżeli chodzi o postacie.
Ale ma on BF-a, czyli może dobrać Guardian Angela, ma on Rózgę, może zrobić sobie Morello. Wszystkie itemy bardzo dobre. Zdecyduję się na Morello, możliwe, że armora nie było. Nie widziałem zbyt dokładnie tej karuzeli, za szybko przeleciała. Wbija tutaj level, zobaczymy co oprócz tego tutaj wyjdzie. Raczej dalej powinien lecieć po los streaka. Ten level jest po prostu po to, żeby mu wyleciało więcej postaci droższych, tak jak Sejuani i Poppy. Tu już masz czterech knightów, tak więc jak widzicie bardzo fajny opening. Niestety te postacie nie są wylevelowane, nie są na drugim poziomie. Ale ma on Lissandrę, która jest bardzo mocna, tym Morello. Jak dołoży Guardian z Angela, to jak najbardziej będzie ok. Oj, leci Nikos Help niestety. O wiele bardziej by tu pasowała Spatula. Żeby potencjalnie zrobić sobie właśnie Knighta z kogoś. Zaczyna kupować Rangerów. Chyba jest jeszcze niezdecydowany, w co tutaj będzie szedł. Ale trafia dwóch Dravenów. Używa Nikos Help. Bardzo szybko podjęta decyzja. Wiele osób woli czekać z Nikos Help na postacie takie jak Yasuo, takie jak Swain. Rzadko kiedy będzie to tak wcześnie używane, ale przez to, że ma on już 67 HP, nie jest to zbyt dużo, jest troszkę zmuszony do tej decyzji. Bardzo możliwe, że powinien sprzedać tutaj Lissandrę i wrzucić Morello na Kennena, a dodać Negatron Cloaka na Dravena, żeby mieć Blood Tistera. Tak właśnie zrobi, no. Tak powinien zrobić. Sejuani zamiast Garena też powinien dać, tak jak tutaj teraz pokazał. Takie małe błędy, które mogą kosztować 1-2 HP, a to się zawsze dodaje na końcu. Akasady na Assassin, który nie jest jeszcze wystarczająco silny, Imperial Shadow Drivena, tak więc basiki, jak tam widzieliście, leciały po około 600. Garen za Mordekaisera zawsze będzie lepszy. Musi mieć tutaj łuk. Musi mieć dwa łuki. Draven bez Rapid Fire Cannona niestety nie jest silny. Zacznie odbiegać po tej mapie, tak jak tutaj. Pobiegł na środek mapy. Wbiegnie w jakieś stuny, w jakieś za duże obrażenia właśnie. Dwóch Kha'Zixów go fokusuje i przegra on tą walkę. Jeżeli miałby Rapid Fire Cannona, ten Draven by się nie ruszył. Stałby cały czas w miejscu. Co tutaj powinien wziąć? Wziął łuk. Zrobienie Rapid Fire Cannona powinno być jego priorytetem. Więc na pewno ten łuk będzie mu tutaj bardzo potrzebny. Na Gunslingerów powinien wygrać raczej bez większego problemu, mając czterech knightów. W rzeczywistości tak się właśnie dzieje. Po prostu czterech knightów ma wystarczająco obrony, a Gunslingerzy nie mają tak dużej ilości obrażeń. Czterech knightów blokuje chyba 30 albo 35 obrażeń, a Gunslingerzy biją bardzo niskie obrażenia, ale w wiele celów, dlatego Knights ich mocno kontrują, tak samo Rangersów mocno kontrują. Kennen wskakuje na drugi poziom z Morello, zadaje on już kosmiczny damage. I zaczyna się wspinać po tej drabince, był ósmy, już jest na czwartej pozycji. Jest wiele osób, znaczy dwie osoby są, które mają 192 HP, więc nie będzie łatwo na pewno tej gry wygrać. Tu wystawia Garena w prawy dolny róg. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to po to, żeby bronić się od asasynów. Żeby kilku asasynów skoczyło na tego Garena, a wtedy Draven będzie miał wystarczająco czasu, żeby ich w tym rogu zabić. Została mu spatula, łezka oraz pas. Na pewno powinien szukać armora, a najlepiej dwóch armorów na karuzeli lub na mobach. Żeby zrobić Guardian z Angela na Kennenie oraz żeby zrobić z kogoś Knighta. Poppy na drugim poziomie jest niesamowicie mocna, naprawdę. Ma ona tam ponad 1200 HP chyba. Składa Redemption. Bardzo fajny item, jeżeli nie składacie tego itema na swoim frontlane, który ma Morello oraz Guardian z Angela, to myślę, że jest to błąd. Jeżeli macie możliwość złożenia Redemption, to jak najbardziej powinniście to złożyć. Niesamowicie mocny item. Odnawia on 1200 HP. Potrafi wygrać early i mid game'a jako pojedynczy item. Naprawdę mocny item, składajcie go, jeżeli macie taką możliwość. Zobaczmy, co tutaj jeszcze się wydarzy. Skautuje, co ludzie mają, czy opłaca się iść w 6 knightów, czy się nie opłaca iść w 6 knightów. Jeżeli dużo osób idzie w Voidów oraz Sorcererów, to nie powinniście iść 6 knightów, bo Voidy oraz Sorcerery mają bardzo wysoki damage, tak więc to 6 knightów wam nie za dużo da, niestety. Jeżeli wiele osób idzie właśnie Rangerów oraz Gunslingerów, to
to jak najbardziej możecie iść w 6 Unitedów. Tak więc skautowanie przy tym buildzie jest bardzo ważne. Dostaje on Kayle z armorem, to jest w sumie najlepsze co mógł wziąć, bo złoży on z niej Knighta, nie musi jej sprzedawać, Knight wyskoczy. I będzie mógł zrobić sobie 6 Unitedów. Tutaj Kennen na froncie powinien pozamiatać. Niestety nie ma on jeszcze Guardians Angela. Dlatego trochę szybciej padnie, ale powinien wygrać bez problemu. Draven tutaj pozamiata. Naprawdę bez większych problemów. Nie wiem, czy miał buffa imperialnego. Ten ma 3 razy husha, no to jest ciekawy build. Jest to bardzo fajny build, ale niestety nie na to, co on gra. Na 6 Unitedów to nic nie zmieni. Wrzucę tutaj Gnara, tak jak wam pokazywałem na tym, na LOL Chessie wcześniej, na Team Builderze, że można tak zrobić z Gnara, później możemy zrobić Knighta, żeby dobić do 6 Knightów na 8 poziomie. Gnar jest po prostu sam w sobie bardzo silną postacią. Jest to postać, która ma obszarowego, mocnego CC-ka z dużą ilością HP. Bije on z dystansu, tak więc nie musimy go stawiać na frontlane. Naprawdę jedna z lepszych postaci, które możemy włożyć nawet bez synergii w każdą kompozycję, tak jak tutaj. Nie ma on Wilda, nie ma on Shapeshiftera, ale i tak go możemy zagrać, żeby on pomógł i wepchnął w Kennena ulti kilka osób. Kupuję 2 Kennenów. Przed kupowaniem 2 Kennenów, albo nawet 3, tak jak teraz, powinniśmy zeskautować, czy wiele osób gra Kennena. Jeżeli oprócz was dwie inne osoby mają Kennena na drugim poziomie, to szukanie go na trzeci poziom raczej będzie błędem i będzie to niepotrzebne trzymanie 9 golda na ławce, którego nigdy nie użyjemy. Tutaj Imperial niestety trafia na Dariusa. Dostaje Silence'a na Kennena. Ale przez to, że ma 6 Unitedów, to Gunslingerzy po prostu nic nie robią. Zobaczcie, ile postaci przeżyło. 8 postaci żyje. Bardzo możliwe, że tamtego gościa wyrzucił na raz. Naprawdę niesamowicie mocna kompozycja, jeżeli jest dobrze zagrana. Jeżeli jest dobrze zagrana w inne kompozycje, które jej nie kontrują. Tak więc skautowanie bardzo ważne. Tą kompozycję, którą on pokazał przed chwilą, czyli ta Sejuani oraz Aurelion Sol na drugim poziomie, na nich powinien przegrać. Po prostu sorcererzy są wystarczająco mocni, żeby zabić 6 Unitedów. 3 razy Kindred, no ciekawe. Kindred w ogóle możecie zagrać w midgame jako przejściową postać, bo powinniście mieć Mordekaisera na drugim poziomie. A jeżeli macie Mordekaisera na drugim poziomie, to dostaniecie też Fantoma z Kindred. Więc łatwo będzie wam przetrwać midgame mając tego Fantoma. A jeżeli wam się jeszcze poszczęści i traficie kilka razy w głównego carry przeciwnika, to raczej powinniście midgame'a bardzo łatwo przegrać. Wziął miecz, nie wiem jakie tam jeszcze inne itemy były. To jest bardzo, bardzo okej, bo wtedy na 9 levelu, tak jak tutaj jest po lewej pokazane, może on zrobić 3 Blade Masterów i wtedy jego Draven będzie jeszcze silniejszy. Jego Gnar troszeczkę strołował z tego co widzę, bo wrzucił Kennena na ulcie w swój team i raczej wygrał on tą walkę. 52 HP na 71 HP. Tutaj jeszcze kilka walk na pewno się odbędzie. Pozycjonowanie. Tak, jeżeli jest to co on tutaj teraz powiedział, jeżeli jest tak wysokie HP, to możecie grać ekonomię na 9 poziom bez większego problemu, bo na 9 poziomie bardzo dużo wam to da. Możecie to rzucić właśnie kolejnego Blade Mastera, kolejnego Nobla, Wilda, takie pojedyncze buffy, które coś tam pomogą. Niż rolowanie w sumie po nic, bo wszystko macie już na drugim poziomie. Tutaj Aatrox, dostaje on demona ze smoka, czyli jeżeli wrzuci Aatroxa, to będzie on miał 2 demonów oraz 3 Blade Masterów, więc opłaca się tutaj tego Aatroxa trzymać. Dravena na trzeci poziom raczej nie szukamy. Aurelion Sola mógłby kupić i mu zablokować, żeby przeciwnik miał mniejszą szansę na znalezienie go na drugi poziom. Wbija on tutaj już 9 poziom, dorzuca Aatroxa. Tego demona myślę, że najlepiej by było wrzucić na Kayle albo na Sejuani. Postacie, które mają fajnego, silnego ulta, który na pewno nam pomoże wygrać grę. Tutaj na Sejuani już bym na pewno dawał. Na Yasuo to jest, myślę, że to jest błąd. Wrzucanie na Yasuo 40 many, gdy on z tej many praktycznie nie korzysta. Na Sejuani na pewno byłoby to o wiele lepsze.
Tutaj powinien wygrać bez problemu. Dlaczego? Bo przeciwnik nie ma jak dojść do Dravena. Nie ma szans, że on przegra tą grę, bo po prostu nie ma jak przejść do Dravena. Bardzo łatwo jest się tą kompozycją też pozycjonować, jeżeli zostaniecie w 1 na 1, bo właśnie Dravena rozrzucacie po lewym, czy to po prawym kącie. Zależy, gdzie wasz przeciwnik stoi. I bardzo łatwo będzie wam się pozycjonować na przeciwnika. Przerzucił przeciwnik Morello na Aurelion Sola. Co to znaczy? Że Aurelion Sol teraz targetuje Dravena i przez to, że Draven się nie leczy, to ma on większe szanse na wygranie, ale niestety nic to nie zmienia. 6 Unitów zbyt mocne. Jeżeli wam się podobał taki filmik, gdzie na początku opowiadam troszkę teorii za danym buildem, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.